Słowo Boże wyznaczone na dzień dzisiejszy zapisane jest w Księdze proroka Izajasza w 66 rozdziale i 13 wierszu. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. Oraz słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii według świętego Jana w 16 rozdziale i 24 wierszu, gdzie czytamy: proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Zaledwie kilka dni minęło od dnia, kiedy stawaliśmy przy grobach naszych bliskich. Niezależnie od tego, jak wiele czasu minęło od dnia ich pożegnania, wobec śmierci, przemijania, nasze serca pragną pociechy i płynącej z niej nadziei. Tym, który pociesza najpełniej, a jego słowa pociechy są pewne i prawdziwe, jest Bóg, źródło wszelkiej pociechy. W Biblii wielokrotnie jest mowa o pocieszaniu. Temat pociechy powraca raz po raz, zwłaszcza u proroków. W proroctwach Izajasza wyróżnia się nawet osobną część zwaną Księgą Pociechy. Zaczyna się ona od słów: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Pięknymi słowami pociechy jest pieśń o słudze Pana. Ustami proroka Izajasza Pan Bóg wypowiada jedną z najbardziej poruszających obietnic dotyczących pocieszenia. Czytamy: radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie, abyście ssali do syta pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego chwały. Tak bowiem mówi Pan: oto ja skieruję do niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów jak wezbrany strumień. Wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pieszczone na kolanach. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał i w Jeruzalemie doznacie pociechy. Apostoł Paweł zaś pisze: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Skoro więc Bóg w Jezusie jest źródłem wszelkiej pociechy, rozumiemy, na czym polega pocieszenie, które możemy otrzymać od Pana. Kluczowe jest zdanie: jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. Tak bowiem jak matka nie może zapomnieć o swoim dziecku, tak Bóg nigdy nie zapomni o nas, którzy jesteśmy jego dziećmi. On nie potrafi obojętnie patrzeć na nasze cierpienie i śmierć. Nie potrafi o nas zapomnieć. Więcej, Bóg nie ma upodobania śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Dlatego ofiarował za nas na śmierć swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie ginął, ale miał żywot wieczny. Ktoś powiedział, że rany na rękach Chrystusa to w rzeczywistości nasze imiona, których on nie potrafi zapomnieć na całą wieczność. Pragnienie, aby mnie pocieszyć, Bóg ma wypisane, wyryte wręcz w sobie każde z naszych imion. Dlatego możemy być absolutnie pewni, że z tego nie zrezygnuje, nie zrezygnuje z nikogo z nas. Pociecha, którą otrzymujemy od Boga, to nie poklepanie po plecach, przysłowiowe
nic się nie stało, czy nasze słynne wszystko będzie dobrze. On nie pociesza, ofiarowując pobożne życzenia, żeby wszystko się poukładało. Jego pocieszenie uświadamia nam, kim dla Niego jesteśmy i kim On jest dla nas, jaką wartość mamy w Jego oczach, jakie miejsce zajmujemy w sercu Boga, ważniejsze i bezpieczniejsze niż miejsce dziecka w sercu matki. Doświadczenie Bożej pociechy jest doświadczeniem pokoju, nadziei, wiary i ciepła miłości, którą nas umiłował i zbawił. Wraz z przebaczeniem i odpuszczeniem grzechów otrzymujemy pewność tego, że jesteśmy kochani, że nasz grzech nic nie zmienił i nie jest w stanie zmienić w sercu Boga. On z nas nigdy nie zrezygnuje, cokolwiek by się nie wydarzyło. To jest pociecha, która rzeczywiście daje nadzieję, a wraz z nią siłę, by dalej starać się o dobro, by się zmieniać, odradzać na nowo i z Jezusem każdego dnia powstawać do nowego życia. Ta pociecha daje nam pewność płynącą z wiary, że jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa. Dlatego też właśnie Jezus wzywa i zachęca nas, zapewniając: proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Amen.